To chwilkę. Nie, lepiej zostań. Jak mam usiąść? Dajcie mi chwilę. Muszę to ładnie ułożyć. Dziękuję. Co to są skiety? Skiety. Nie mam zielonego pojęcia. Skarpety. Skiety to są skarpety. Odklejka to dla mnie jest jakby polecienie do kosmosu, ale nie do takiego prawdziwego kosmosu, tylko do takiego, gdzie nic się nie czuje i się robi, co się tylko chce. Czy uważasz, że mama i tata zawsze ci rozumieją? Jakie są bariery w dogadywaniu się między wami? Bo wiadomo, że rodzice są dla nas lepiej, a my jesteśmy młodsi i inaczej troszkę postrzegamy świat. W jakiś sposób na pewno się rozumiemy. No czasami nie zrozumieją, na przykład coś nie dosłyszą, źle zrozumieją. Największą barierą w dogadywaniu się z nami jest nierozumienie moich problemów. Rodzice po prostu uważają, że takie problemy to nie problemy. Telefon do przyjaciela czy spotkanie na żywo? Telefon do przyjaciela. Łatwiej mi jest wtedy wyrazić siebie niż na żywo. Spotkanie na żywo, ponieważ może się czasami internet zaciąć. Warto się spotkać, bo jakby nie wiadomo, czy przez telefon słyszymy tę osobę, czy na przykład jakieś nagranie. Czym są dla ciebie emocje i jakie rodzaje emocji znasz? Emocje są wykonywane przez ludzi, żeby wyrazić, co się czuje w danym momencie. Emocją, która ze mną jest zawsze, jest radość. To jest coś takiego, jakby sposób wyrażenia, co czuję w danym momencie. Jak często zdarza ci się odklejka i czym ona jest spowodowana? Odklejkę to, że jakby nic nie słyszysz i odpłynąłeś jakby od świata. Nigdy mi się nie zdarzyła odklejka. A co to znaczy pruć się? No, przyczepiać do niego. A o co można się przyczepiać? O niewyniesione śmieci, o nie do końca posprzątany pokój. O nic poważniejszego się nigdy nie plułam. A co to jest sikor? To jest sikor, dobre pytanie. Kiedyś to był zegarek, nie wiem, czy coś się zmieniło od tamtej pory. Co jest najpiękniejsze w byciu dzieckiem? Chyba najpiękniejsze jest to, że uczymy się świata. Świata takiego, jakiego istnieje, ale nie mamy żadnych doświadczeń. W sensie dotykamy go, poznajemy, widzimy, jak on wygląda, możemy go doświadczać, a potem w późniejszych latach wyciągać wnioski. Pokaż, co robiłaś w ostatni weekend z przyjaciółmi bez użycia słów. Zapomniałam, co robiłam w ostatni weekend. Czym jest komunikacja? To jest taki sposób, w jaki rozumiemy drugą osobę. Jest rozmowa pomiędzy ludźmi. Przyjeżdżasz do kogoś, komunikujesz się przez telefon lub wysyłasz do kogoś list. Dla mnie jest to coś, że mogę powiedzieć komuś wszystko i nie stresuję się jego opinią ani jego zdaniem. Komunikacja to jest rozmawianie z innymi osobami i spotykanie się. Jak widzicie, komunikacja jako słowo z definicji ma wiele różnych spostrzeżeń. Oni są inni. Oni są w różnym wieku, chodzą do różnych szkół, natomiast widzą komunikację w zupełnie inny sposób. I komunikacja może zarówno łączyć, jak i dzielić pokolenia. Można komuś powiedzieć jedno słowo, które zupełnie zmieni jego życie. Może to być pochwała, może to być spostrzeżenie, może to być po prostu motywujący cytat, który sprawi, że ktoś uwierzy w siebie na nowo i sprowadzi siebie na zupełnie inny wymiar, na tor, na którym zawsze chciał być, ale nie wierzył, że można być. Dlatego komunikacja jest czymś, o czym wszyscy powinniśmy pamiętać, o tym, w jaki sposób mówić do siebie, żeby się wzmacniać. Niezależnie od tego, czy jesteś mamą, tatą, babcią, dziadkiem, wujkiem czy ciocią, na pewno masz do czynienia z dziećmi. Na pewno one są w różnym wieku i mają różne potrzeby komunikacyjne. Więc weź po prostu 14 marca o godzinie 16:30 tutaj, na Kościuszki 26, swoją córkę, swojego syna, niezależnie od tego, ile mają lat. Ponieważ to komunikacja warunkuje to, jak nam się żyje dookoła i to właśnie ona czasami potrafi zmienić życie. To właśnie ona czasami potrafi pomóc nam urosnąć, ponieważ pozwala nam się zrozumieć lepiej, bo w komunikacji liczy się empatia. I dlatego ja razem z Pawłem Prokopem, Katarzyną Walczewską i Marcinem Rzyczkowskim postaramy się opowiedzieć o tej komunikacji w formie warsztatów wam szerzej, o tym po prostu, jak lepiej dogadywać się
międzypokoleniowo. Właśnie tutaj na sali konferencyjnej Kościuszki 26, 14 marca o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszam, Adam Mróz.